Ja już jestem po zrobionym moim poranku, po prysznicu, włosy umyte i tak sobie pomyślałam, że skoro ostatnio pokazywałam Wam, jak wygląda mój poranek, może warto by było Wam pokazać, jak wygląda też moja poranna pielęgnacja ostatnio. Już nie wspomnę o tym, że wiecie, jestem przed tymi dniami kobiecymi i po prostu mam masakrę na brodzie, ale nieważne. Bierzemy się za poranną pielęgnację. Słuchajcie, ostatnio zaczynam. Oczywiście, że jak wstaję rano, to nakładam płatki pod oczy, ale co robi ostatnio? Sięgam po serum wzmacniające olejowe do twarzy od marki Slavia i robię sobie szybki, pobudzający masaż kamieniem gua sha. I od razu to zrobimy. Uwielbiam zapach, słuchajcie, tego serum. Ono tak pięknie pachnie. Tak pięknie, taką zieloną herbatą, ziołami. Cudo. I teraz nałożone serum. To robimy szybki masaż gua sha. While I'm slowly heading back to my apartment. Gotowe. Słuchajcie, gotowe. To teraz zamienię sobie kamień. Zostawię serum na twarzy, żeby trochę mi popracowało, bo ona jest tak fajnie teraz pobudzona. Lekko zaczerwieniona, co widzicie. I zanim będę myć skórę i nakładać na nią wszystkie pozostałe produkty, to co robię? Myję zęby. Przypominam Wam, że zęby myjemy zawsze przed myciem twarzy. To jest bardzo ważny krok w pielęgnacji. Czekajcie, czekajcie. Szczoteczka soniczna. I lecimy, słuchajcie. Lecimy z tym myciem zębów. Dobra, zęby umyte, to teraz zabieram się za oczyszczanie twarzy. Dzisiaj będzie to oczywiście jak zawsze co rano Lumispa z głowicą do skóry delikatnej. Dzisiaj użyję sobie ten nawilżający żel od marki Slavia właśnie do tej głowicy i do Lumi. Co robię? Spryskuję moją twarz szafką. Takim płynem z kwasem hialuronowym. Rozprowadzam. Lecimy. I'm just thinking out loud in the darkness. Gotowe. To teraz myję buzię. Osuszam jednorazowym ręcznikiem i przechodzimy do dalszych kroków w pielęgnacji. Kolejny krok to oczywiście tonik i aktualnie stosuję ten tonik, toner pH Balance od Nuskin, który przywraca równowagę naszej skórze, taki balans na skórze, pH i nie tylko. O tym toniku macie na moim blogu post, jeśli chcecie sobie poczytać. A z recenzją właśnie tego produktu, jest tam w nim dużo fajnych substancji adaptogennych dla naszej skóry. Jak widzicie, ja sobie robię to w ten sposób, przy pomocy właśnie wacika. Teraz odczekam chwilę, aż tonik mi się wchłonie i nałożę produkt, który sobie aktualnie testuję. Już Wam go pokazuję, od marki Say Hi. To jest takie peptydowe i ceramidowe mleczne serum. Widzicie? Które też ma wzmacniać barierę hydrolipidową, ma wzmacniać naszą skórę, dawać piękny taki
glow na skórze. A teraz takie produkty są mi bardzo potrzebne, ponieważ stosuję retinol, o czym wy wiecie. No i dobra, wylewam sobie odrobinę tego mlecznego serum na zagłębienie dłoni i słuchajcie, robię tak. There's no point, 'cause we both know. No i dobrze, ono mi się zaraz będzie tutaj ładnie wchłaniać. To teraz mam czas na to, żeby zaaplikować sobie za szybko, słuchajcie, mówię, może nie, za szybko myślę, za wolno mówię. O, tak to jest w te poranki. Więc teraz mam czas, żeby sobie zaaplikować kremowe serum pod oczy, które aktualnie stosuję, czyli Illa Estetic z mikromasażerem. Wy już je doskonale znacie. Co robię? Wyciskam odrobinę pod jedno oko, pod drugie. I teraz będę sobie je wmasowywać. To jest tak, słuchajcie, przyjemne. Szczególnie właśnie rano, kiedy ta końcówka jest taka chłodna i chcemy pobudzić tutaj skórę do działania. A poza tym to serum daje też taki piękny efekt rozświetlenia. Zresztą wy wiecie, bo ja już tyle razy wam o tym serum opowiadałam i wiem też od was, że uwielbiacie ten produkt, więc wcale wam się nie dziwię. Zresztą ja też. No zobaczcie, jak tutaj wszystko pięknie pracuje pod skórą, na skórze. Co ja mam dzisiaj pod skórą? Chyba się jeszcze, słuchajcie, nie dobudziłam i muszę sobie zrobić, dobić moje espresso. O, mamy to? Mamy. No to drugie oko. Widzicie, jak tutaj wszystko pięknie nam pracuje. Możemy sobie też podjechać wyżej tutaj, o, na górną powiekę. Ja po prostu uwielbiam ten produkt. To jest tak fajne, kompleksowe działanie, szczególnie w porannej pielęgnacji. Jeszcze z tą masującą końcówką. No, mój hit już od 2 lat, może nawet więcej. No i mamy to. Przecieram jeszcze końcówkę, żeby było tutaj wszystko czyste. I moje drogie panie, panowie pewnie też pooglądają, na zakończenie mojej pielęgnacji nakładam krem San Giovese od Vitinha Skin Love. 3 pompeczki. Rozmasowuję. O! I teraz mogę sobie nim popracować na twarzy. I co mi zostanie? Zabrać się teraz za suszenie włosów. Czyli poranną pielęgnację mamy zrobioną. Co, tak sobie pomyślałam, że w sumie to nawet dobrze, że pojawiły mi się tutaj te 2 wypryski, bo to jest dobre, żeby przetestować nowy podkład. Już wam mówię, o co chodzi. Ja generalnie, jak widzicie, nie mam przebarwień na skórze, nie mam też jakichś widocznych naczynek, coś takiego, co mogłabym poukrywać, a dostałam do przetestowania nowy podkład do twarzy, podkład od marki Pere Appel Cosmetics. Jest to matujący i ujędrniający podkład do twarzy. I to jest produkt, który bierze udział w plebiscycie Influencers Top. A że ja jestem tam jurorem, no to muszę go ocenić. I tak sobie pomyślałam, że w sumie to mogłabym zrobić dzisiaj z wami taki test pierwszego wrażenia. Teraz, a wieczorem z kolei przyszedł, a wieczorem zrobimy sobie takie podsumowanie. Zobaczcie, jaką on ma piękną buteleczkę. Tylko jestem ciekawa, jak będzie z odcieniem. Ja mam tutaj wersję beige, więc mam nadzieję, że będzie dobra do koloru mojej skóry. Jest pompeczka. I zaraz się wszystko okaże. Idzie, idzie. No, słuchajcie, jest odcień taki, który powiedziałabym, że nie należy do najjaśniejszych.
ale też nie należy do najciemniejszych. Zobaczcie, on ma taką kremową, fajną formułę. O, widzicie to? I będę go sobie nakładać gąbeczką. No nie jest źle, jeśli chodzi o kolor. Powiem wam, że całkiem ładny. Praktycznie bezzapachowy. Widzicie? Całkiem ładnie wygląda na skórze. Zobaczymy, jaki tutaj będzie mat i jakie będzie jego krycie. Zwłaszcza tutaj właśnie na tych moich dzisiejszych wypryskach. Żeby chociaż troszeczkę je przykryć. Pipeta, dostałaś przed chwilą jedzenie. Przyszła sępić, słuchajcie. I się łasi. Fajnie się go rozprowadza, bo on wygląda tak, jakby praktycznie, jakbyśmy nic na twarz nie nakładali. No. Nie jest źle. Czy to jest mat? To powinien być matujący podkład, ale czy to jest mat? Jak na razie powiem wam, nie widzę żadnego matu tutaj. Matujący i ujędrniający. Dobra, wycisnę sobie go jeszcze troszkę. Może ja powinnam go nakładać czymś innym, ale widzicie? Na przykład zobaczcie. Nie ma praktycznie jakiegoś takiego większego krycia. Bardzo, bardzo delikatne. Pipeta, za chwilę ci dam, więc tych tutaj moich wyprysków na brodzie nic nim nie przykryło. Nie wiem, czy moja skóra ma takie glow, że po prostu przybija spod tego podkładu, ale ja tu nie widzę żadnego efektu zmatowienia. Natomiast to, co od razu, słuchajcie, widzę, to jest takie wyrównanie kolorytu. On wygląda bardzo, bardzo naturalnie i nie daje też takiego efektu maski na skórze. Widzicie to glow? No ja to widzę. Więc albo to jest glow, które przybija spod mojej skóry, albo to jest taki efekt po nałożeniu tego właśnie podkładu, więc raczej bym nie powiedziała, że on jest matujący. Ale jeszcze poczekajmy. Kto tutaj do mnie tak cały czas pisze? Włączę sobie. O. Efekt na skórze mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Bo to jest taki produkt, który wygląda bardzo, bardzo naturalnie. Czyli tak jakbyśmy w ogóle go nie nakładał. Zobaczcie, widzicie to? Oczywiście tutaj nic mi nie pomogło i wyprysków nie przykryło. Ale ten koloryt jest taki wyrównany. Natomiast no, ja nie widzę tutaj żadnego matu, tylko właśnie glow. No tylko pytanie, czy to jest glow, które mam po tym podkładzie, czy to jest glow, które mi przebija po prostu ze skóry? Ale wygląda ładnie. Wygląda naprawdę ładnie. Czekajcie, jeszcze się przysunę trochę, żeby wam tutaj pokazać. Widzicie? Wygląda bardzo ładnie. No dobrze, zobaczymy. Teraz sobie wykonam cały pełny makijaż. Kolor jest dla mnie odpowiedni, idealny. Zrobię cały makijaż, a wieczorem podsumujemy sobie i powiem wam, jak ten podkład się utrzymywał w ciągu dnia. Czy ja tu zauważyłam jakiś efekt ujędrnienia, czy zrobił się ten mat. No i jak to było dalej. Ale już wiemy, że no takie zmatowienie średnie, konsystencja fajna, w ogóle nie czuć go na skórze, nie kryje, nie jest kryjący. Dobra, no to lecimy z resztą makijażu.
Dobra, dziewczyny, zrobiłam cały makijaż, więc tylko powiem wam, że nałożyłam na ten podkład, a puder blurujący z Fenty Beauty w odcieniu Butter. Tak to się prezentuje. No i zobaczymy, jak będzie wieczorem. Więc wieczorem dam wam znać, jak ten podkład się utrzymywał przez cały dzień. Jeszcze wam pokażę tak. Bardziej z bliska. Ok, gotowa. No to można dalej ogarniać dzisiejszy dzień. I can see the dawn is coming just for you, for you, for Myślałam, że pogadam do was chwilę w drugiej części dnia o książkach. Wiem, że są tutaj osoby, które lubią ten temat, a ponieważ wy wiecie, że ja lubię czytać książki i czytam je z rana, więc opowiem wam o trzech książkach, które ostatnio przeczytałam, bo one mogą być dla was fantastyczną inspiracją, a szczególnie dla osób, które szukają takich książek bardziej rozwojowych, takich książek, które coś pomogą zmienić w ich życiu, podejściu i nie tylko. Ja wiecie, że uwielbiam czytać biografie, uwielbiam czytać książki rozwojowe, książki dotyczące kosmetyki i kosmetologii. I właśnie ostatnio przeczytałam. Zacznę może od tej pierwszej, którą skończyłam, czyli książka Postaw na siebie. W ogóle ja staram się na moim Instagramie wrzucać wam fragmenty książek, które czytam, jeśli coś tam wyłapię fajnego w książce. I zawsze dostaję: Anita, co to za książka? Co ty za książkę czytasz? I non-stop tak, słuchajcie, jest za każdym razem, kiedy wrzucam jakiś cytat. Oczywiście za każdym razem od innej osoby. To jest niesamowite. A najfajniejsze jest chyba to, że wiele osób naprawdę szuka chyba takich książek. I właśnie, książka Postaw na siebie jest książką, którą tak naprawdę możecie przeczytać w jeden dzień, słuchajcie. Momentalnie się ją czyta, bardzo fajnie, ale przeczytam wam jedno z ostatnich bardzo fajnych, ciekawych zdań. Na przykład: życie cechuje cykliczność, dlatego każdy... Jeszcze raz, przepraszam was. Życie cechuje cykliczność, dlatego szybko znowu poczujesz energię i gotowość, by wrócić do pracy. Postaw na siebie, poczuj moc, zmierzaj do przodu i ciesz się biegiem rzeczy, pamiętając, by tym, czego się nauczyć, dzielić się z innymi. Czyli coś takiego na zasadzie, jak wasze życie wygląda, jak wasze myśli wyglądają, na co zwrócić uwagę, bądź tu i teraz, myśl o sobie, zmieniaj swoje podejście do ludzi, do tego, jak ludzie ciebie postrzegają. Naprawdę, słuchajcie, bardzo fajna książka. Marzysz, żeby odmienić coś w swoim życiu?
O, chcesz wiedzieć, jaki powinien być twój następny krok? Czy zamierzasz pewnego dnia założyć własną firmę? Albo czy żałujesz, że nie ćwiczysz regularnie? Dokładnie, coś takiego, co sprawi, ta książka sprawi, że no poczujecie taką chęć, słuchajcie, taką chęć do tego, żeby działać, robić, coś zmieniać, rozwijać się w pewnych kwestiach. Naprawdę bardzo fajna książka, a z kolei jej dopełnieniem, że tak powiem, może być książka Potęga Celu, czyli właśnie jak wyznaczać sobie cele, cztery powody, które powstrzymują przed wyznaczaniem sobie celów. Tak, to znajdziecie w tej książce. 9 kroków do sprecyzowania życiowych dążeń. Jeśli macie jakiś cel, zakładacie sobie jakiś cel, który chcecie zrealizować, ta książka na pewno Wam w tym pomoże. Tutaj również mamy kilka takich rozdziałów, powiedziałabym bardziej takich skupiających się na Tobie, na rozwoju, na myślach, na tym, na czym się skupiamy, jakie wybieramy cele, jakie sobie cele chcemy zakładać, gdzie je mamy mierzyć, jak daleko mamy mierzyć w tych naszych celach. Jeśli będziesz konsekwentnie robić to, co powinieneś, wtedy, kiedy powinieneś, przyjdzie ten dzień, w którym zaczniesz robić to, co naprawdę chcesz, wtedy, kiedy chcesz. Dokładnie i ta książka Wam o tym mówi, czyli na przykład zaczynamy od tego, zmieniamy trochę swoje podejście do siebie, do naszego życia, do tego, co chcemy osiągnąć, co chcemy zrobić, jakie mamy plany na przyszłość na przykład, a potem czytamy tę książkę, w której mamy to, jak dojść do tego, co sobie założyliśmy, jak sobie wyznaczyć ten cel i jak go realizować. Naprawdę, słuchajcie, dwie świetne pozycje: Postaw na siebie i Potęga celu. A kto widział vlogi z Malinowego Raju, ten wie, że zabrałam ze sobą książkę Potęga Intencji. I to już jest trochę inna książka. Tak, jest też grubsza, jest trochę inaczej napisana. I to jest książka dla osób, które powinny mieć otwartą głowę. Dobrze słyszycie? Dla takich osób, które mają otwartą głowę, czyli z jednej strony wierzą trochę w tak jakby to, co nas otacza, w naszą energię, którą mamy, w energię, która nas otacza. Z drugiej strony coś, co daje nam potwierdzenie naukowe, ale też jeśli myślimy trochę bardziej duchowo. To jest też dobra książka dla osób wierzących. Dobrze usłyszeliście. Ja jestem taką osobą, więc mnie absolutnie nie zdziwiło to, że są tutaj odniesienia są jakieś cytaty na przykład z Biblii, czy odniesienia do Boga, czy do Ducha Świętego. Ale nie myślcie sobie, że ta książka się na tym skupia. To ma być książka, która otworzy Wam oczy na to, że my jesteśmy w tym całym świecie tak jakby zlepkiem energii, że tak powiem. Powstaliśmy z energii i w energię się przekształcimy. Nasze ciało to jest trochę taka świątynia, no właśnie, i tutaj mamy to odniesienie gdzieś tam do religii, w której mamy ducha i tak naprawdę ten duch potrafi być tym stworzeniem tak jakby, a nasze ciało jest tylko tym, co pozwala nam temu duchowi istnieć, że tak powiem. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam, ale to jest właśnie, tak jak mówię, to jest książka dla osób, które muszą mieć trochę otwartą głowę, żeby ją czytać. Bo może być tak, że zaczniecie ją czytać na samym początku i powiecie: kurde, co za bzdury, o co chodzi, kto to wymyślił, a co to jest ta intencja, tak, potęga intencji, jakieś znowu afirmacyjne badziewie czy coś w tym stylu. Nie, słuchajcie, tak jak mówię, to jest książka, która tak jakby trochę nawiązuje do tego, co możecie znaleźć w książkach rozwojowych, w takich książkach coachingowych. Jeśli mieliście kiedyś okazję poczytać książki Joe Dispenza, to będziecie mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. Jeśli trochę kojarzycie fizykę kwantową, to też mniej więcej będziecie wiedzieć, o co chodzi. Tutaj z kolei mamy tak jakby to wszystko ze sobą połączone. Myśli, głowa, energia, to, co nas otacza, to, co mamy w środku. I powiem Wam, że teraz czytam książkę Mentalność zwycięzcy.
I niesamowite jest to, że to są w ogóle dwie zupełnie inne książki, zupełnie innych autorów, ale tak jakby to, co jest w tej książce, jest też trochę w tej, bo ta jest bardziej z kolei właśnie taka rozwojowa. Tu nie ma, nie ma tych nawiązań takich do właśnie tego ducha, do tego takiego, takiego, no kurczę, jakby wam to wszystko powiedzieć. To jest tak po prostu, słuchajcie, ta książka jest tak zakręcona i jest tak ciekawa, że jak zaczniecie ją czytać i nie przestaniecie jej czytać, to się wkręcicie. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, no musicie mieć otwarty umysł. I później, po przeczytaniu tej książki, polecam wam przeczytanie tej. Bo tutaj z kolei mamy tak jakby rozwinięcie całego tematu, ale w takiej praktycznej stronie. Pokazane takim słownictwem bardziej coachingowym, w odniesieniu tak jakby do naszych myśli, głowy i tego wszystkiego, co nas otacza. Chodzi tutaj właśnie o tę mentalność, o to podejście, myśli, zachowanie, jak to wszystko wpływa na nasze życie i jak powinniśmy chcieć, żeby też na nasze życie wpływało. Na pewno słyszeliście wiele razy o tym, że takie slogany. Otaczaj się ludźmi, którzy mają dobrą energię, bo wtedy będziesz przyciągać dobrą energię. No tak, coś w tym jest i o tym mówi właśnie ta potęga intencji. A z kolei tutaj mamy powtórzone, tak jakby nawiązane do tego, że no właśnie ci dobrzy ludzie będą sprawiać, że i my będziemy się dobrze czuli. Jeśli będziemy się otaczać ludźmi, którzy są pozytywni, to i my będziemy odczuwać tą pozytywną energię wpływającą na nas i nasze podejście. Więc wiecie co, tak sobie czasami myślę, jak czytam te wszystkie książki, że zobaczcie, każda książka jest innego autora, ale one gdzieś wszystkie ze sobą bardzo się łączą. Nawiązując nawet do tego podejścia takiego właśnie, tych naszych myśli, od tego, jak jeśli chcemy się rozwijać w jakimś kierunku, to zaczynamy zawsze od siebie. Nie od zmiany otoczenia, nie od zmiany ludzi, nie od zmiany miejsca, czy wypisywania sobie zmiany na przykład celu biznesowego, celu, nie wiem, zdrowotnego i tak dalej, tylko musimy zacząć od siebie. Czyli pierwsze, co robimy, musimy zmienić naszą mentalność, zmienić nasze podejście, zmienić nasze myśli i dopiero zacząć działać. I tak naprawdę tutaj to wszystko w tych książkach jest. Czyli musimy sobie uświadomić, skąd to wszystko się bierze, jak te myśli wpływają na nas samych, na tą właśnie energię, którą gdzieś tam w środku mamy. I później zacząć wprowadzać te zmiany, zaczynając od podejścia, od myśli, przez emocje, aż do naszego zachowania. Tutaj jest to genialnie pokazane. Ja jestem już prawie gdzieś tam po połowie książki, ale w tej książce są też bardzo fajne przykłady i ćwiczenia, które warto wykonywać, żeby po prostu dojść do tego, o czym mówi autor, jeśli chcemy się rozwijać, jeśli chcemy zmieniać tą naszą mentalność i cały czas tak jakby ćwiczyć tego mistrza, którego chcemy osiągnąć, tak? A z kolei, żeby dojść do tego, żeby zacząć to robić, działać, polecam wam tę książkę. Także cztery książki, tak naprawdę, trzy przeczytane w ostatnim czasie i jedna, którą czytam aktualnie i zaraz pewnie ją skończę czytać, polecam wam. Czyli jeszcze raz, Postaw na siebie, przeczytacie ją raz, dwa. Następnie Potęga celu, czyli zaczynacie od Postaw na siebie, wchodzicie na Potęgę celu. Następnie sięgacie po potęgę intuicji, żeby zrozumieć co i jak, a później ćwiczymy i działamy z mentalnością zwycięzcy. O, taki zestaw polecam wam na już. Mam już oczywiście w zapasie kolejne książki, które będę czytać, ale na razie wam nie zdradzę, co to takiego będzie. To następnym razem. Jest już wieczór i zróbmy sobie teraz podsumowanie podkładu. Powiem wam, że jestem nawet pod wrażeniem, jak ten podkład ładnie się utrzymał przez cały dzień. Nie robiłam absolutnie żadnych poprawek.
żadnych przypudrowania, bibułki, ponieważ byłam ciekawa, jak on się będzie właśnie utrzymywał i jak bardzo będzie się skóra wyświecać. I słuchajcie, nie jest źle, a nawet jest bardzo dobrze. No troszkę wiadomo, no moja skóra mieszana, która wyświeca się tutaj w strefie T, no troszkę się błyszczy. Więc po tylu godzinach to jest absolutnie normalne, że trochę się świecę, ale nic praktycznie złego się tutaj nie działo. No może trochę mi tutaj przy brodzie zszedł ten podkład, że tak powiem, ale reszta fajnie, naprawdę fajnie. Więc myślę, że jeszcze sobie go potestuję przez najbliższe dni, żeby w ogóle wydać na jego temat opinię, ale jak na razie jestem jak najbardziej na tak. Dobra, to teraz co? Zmywam go, robię sobie wieczorny demakijaż, ogarniam się i będę się relaksować w łóżeczku. Zrobię sobie zaraz jakieś ziółka. Dziękuję kochani za uwagę i dziękuję, że byliście tutaj ze mną dzisiaj. I co, widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że będzie dla Was również ciekawy. Do zobaczenia, kochani. Pa!